Teraz teatrzyk biograficzny Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Sonic Heroes, tak jakby kolejny sezon, tym razem będziemy robić historię Teamu Dark i na początek dół, góra. Jej. No i oczywiście do historii idziemy. No i tym razem Team Dark, czyli Shadow, Rouge i Omega. I 1-2-3 Omega, a więc teraz zapraszam was na kastinkę i się zamykam. This must be it. I found Eggman's secret treasure. I know what this is all about. You're mad at Eggman for sealing you in this room. And you can't remember anything, can you? Then it's settled. Now you two make up so we can start looking for Eggman together. Oh yeah, baby, this makes us a team. You two ready? Warning! Immediate destruction if distracted. Hope you can keep up with me. No i zaczynamy Seaside Hill, tak, przez specjalnie się nie odzwałem na loadingu, tylko po to, bo tu jest jeszcze cutscenka taka na początku. A więc tak, praktycznie niczym się nie różni Team Dark zbytnio. Po prostu jest on trudniejszą wersją Teamu Sonica. Więc tak, fabuła opiera się na tym praktycznie, że Shadow stracił pamięć i tak. Rouge poszukuje jakiegoś tam skarbu Eggmana. Znalazła Shadowa, jak widzicie. I z jakiegoś powodu nie może mu powiedzieć, co się wcześniej stało, bo on nic nie pamięta. On nic nie pamięta z jakiegoś powodu. Nie powiem wam z jakiego powodu Shadow nic nie pamięta. Otóż to nie jest Shadow. To jest Android. Skąd wiemy? Wyjaśnię wam w Shadow the Hedgehog. Może trochę chamskie, ale no... Teraz to by już było trochę spoiler. A wszystkiego się praktycznie dowiadujemy pod koniec fabuły, więc to nie jest... Więc to był taki mały spoiler, jak mi wam teraz wyjaśnię. Ale tak, taka mała ciekawostka. Jeżeli zauważyliście, że jakby, nie wiem, kastiki było w lepszej jakości, ponieważ jak mówiłem w bonusie, zrobiłem modyfikację kolejną i tym razem kastinki są z wersji Xboxowej, która, jak się okazuje, ma cutscenki o większej rozdzielczości. Co nawet mnie zdziwiło. Nie wiedziałem, że takie coś jest w ogóle. Że cutscenki z wersji Xboxowej mają większą rozdzielczość niż te
zin konsoli też z PC-ta. No i jak się okazuje, może to zostać zmodowane. No i to zrobiłem. Wow. Nie przechodzę tego Shadow Only, ale po prostu jakoś tak się przyzwyczaiłem już. No co mogę poradzić? Co tu jeszcze zostało? Aha. Nic więcej, już nic więcej. Kurde. Okej. Trochę się zląkłem. Jeszcze wam nie będę pokazywał, jaki jest Team Blast, bo tak, bo jestem hamem prostakiem i w ogóle. Dobra, już ty jesteś. A kurde, zmieniałem ostatnio ustawienia sterowania do innego pada. No i się zapisały też do tego. Więc będę musiał pamiętać, żeby zmienić. Dlaczego jeszcze nic mi nie dało się na róż? Nie, żebym... Wait, what? Róż co ty robi? Róż chyba lubi Michaela Jacksona. Nie, tak praktycznie nic się tu nie zmienia, poza nową postacią, jaką jest E123 Omega. Mniej więcej on zastępuje... Nie wiem, jak to powiedzieć. No zastępuje praktycznie Gammę z Sonic Adventure 1. Bo technicznie to jest jedyny żyjący możliwy do grania robot w uniwersum Sonic. No jeszcze jest Metal Sonic, który był możliwy do grania, bo epizod Metal w końcu. Więc chyba to jest dobre, tak sądzę. No teraz się na róż tu przełączę, bo to będzie szybsze. No i oczywiście też tutaj będę się starał przejść. Będę się starał przejść grę. Będę się starał zdobyć te szmaragdy, które pominąłem w teamie Sonica, czyli bodajże z Lost Jungle i nie wiem z tych Mansion. Kurde, jak się tak... Nie no, Mystic Mansion! Nie wiem, ostatnio mam coś po prostu, bo zagrywałem się w ten Luigi's Mansion. Coś mi się już po prostu robi. No i pewnie jak widzieliście, tłumaczyłem wszystko, więc fajnie. O, i to jest ekskluzywna droga dla Teamu Dark, ale ten booster, który widzieliście przez sekundę, jest dalej w poziomie Teamu Sonic i można go wykorzystać, ale przez glitcha. Normalnie nie jest tam możliwe. Dum, 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 dum. I jaka będzie moja pierwsza ranga? Just average. Kurde. To źle wróży. Ale mówię, też tak odcinki będą mniej więcej 3 poziomy i tyle. Steam Dark, nie widzę powodu, żeby były krótsze. Może będą dłuższe, jak mi szybko co pójdzie. Chociaż nie sądzę, bo nie będzie mi się chciało pewnie wtedy tłumaczyć. Więc powiedzmy, że tak te 3 odcinki... Pfu! 3 poziomy. Ancient civilization established on the sea. I na serio, Shadow tutaj ma strasznie głębokie teksty. Po prostu, o, jak on coś powie, to aż mnie taka... Nie wiem. Nie ponurość, ale... tak czuję, że to był w cholerę głęboki tekst. Spoko. I nie będę robił praktycznie więcej bonusów. Jedyny bonus, jaki jeszcze przewiduję w przechodzeniu Sonic Heroes, to po prostu Expert Mode.
Znaczy, nie Expert Mode. Expert Mode to był w Shadow the Hedgehog. No super hard po prostu. Tak to nazwę. Znaczy tak to nazwę, tak jest to nazwane. Dobra. I pierwszy upgrade Omegi jest do dupy. To tak tylko powiem na marginesie. Zdecydowanie drugi to jest OP. Nie. Drugi czy pierwszy? Pfu! Drugi czy trzeci? Chyba trzeci jest OP. Myk, 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 myk. Kurde! God damn it. Trochę się ćwiczyło, nie powiem, że nie. Znaczy, w sumie ćwiczyłem przechodząc to. Team Sonic. Bo nie ma żadnej różnicy. A jestem już uczulony na trudniejszy poziom trudności. Znaczy, jeśli mam być szczery, to Team Dark jako pierwsze przeszedłem. Nie Team Sonic, nie Team Rose, które jest swoją drogą najłatwiejsze. Nie Team Chaotix, bo Team Chaotix jest ostatni team, jaki przeszedłem. Tylko Team Dark. Dobra. Aha, dobra. Nie będę się pierdzielił. Ej, jak mi to krótko zajęło, nawet plansza się nie zdążyła załadować dobrze. Co? Tu się nie da jako Team Dark? A jakbym tak bardzo próbował? Tak, to jest trochę trudno, nie widząc podłogi. Dobra. Pierdziel to. No nie. Sterowanie jest okropne. Szkoda, że zapomniałem go zmieniać. Da się? O ja pierdzielę, udało się. No ale nawet uciekanie przed tymi trzema... nie wiem jak to nazwać... kołami. No po prostu uciekanie przed tymi trzema kołami kamiennymi jest tu. Nie wiem czemu miał mnie być w sumie. A jakby ktoś nie wiedział. I mam nadzieję, że tym razem nie umrę. Ale Shadow epicko po prostu według mnie wygląda. Bez tego świecenia się. Jest! Nie zginąłem. On jest taki badassowy w tej grze, to jest takie epickie. Skoro tylko, że to jest Android. Ale Shadow the Hedgehog to jest po prostu epickość. Dobra. Kolejny poziom zaliczony i teraz Egghawk. I ta sama taktyka będzie co w Team Sonic. I couldn't even beat Gamma or Beta. Nawiązanie do Sonic Adventure. Nie no, beta... Do ciebie... Omega to beta to jest wow. Nigdy mi się nie znudzi ta muzyka. So, you're the ones who are playing games with my army.
Primary target detected. Destroy Dr. Eggman. You must be Omega. Is that any way to treat your creator? Now witness your master's real power. Śmieszne jest to, że Shadow nic nie mówi w tej cutscence, jak dla mnie. Jak dla mnie to jest strasznie śmieszne, że Shadow nic nie mówi dosłownie w tej walce. Czy ja niedostatecznie daleko polazłem? Zabierzcie ten cholerny jeden pierścień! Nie cholerny czwarty... What? Okej. Zrobię to tak jak to przykazali. Znaczy nikt tego nie przekazał, ale ja tak robiłem zawsze. Ale zmarnowałem dużo czasu. W ogóle śmieszne jest to, że tak mogę spamować tymi, jakbym latał troszkę. No i teraz... Napierdzielamy! Nice. No, to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze dwa razy się muszę tak pokonać. No. Easy. Ale dobra, mam nadzieję, że wam się spodobało. Zobaczymy się w następnym tygodniu. Na razie i cześć. Pa, pa. Kurnie. Pa, pa.